Teraz wody, jak ja przyniosę. Wiatrak przyniosę tutaj. Tutaj już nie będzie, będą tylko prezentacje po prostu. To będzie jeszcze pędzotki, nie? Tutaj w szczepie takim, nie wiem, na statywie. Ja wychodzę, będę musiał powiedzieć parę słów, nie? Walcz za metal. Witam was wszystkich na Zgierskim Festiwalu Gitary Basowej Graj Mi Go. Graj, nawias, mi, do. Czyli ogólnie bas, grajdole. Jak widać, nasze miasto, a przynajmniej to miejsce, nie jest grajdole. Tak doszliśmy do wniosku przed chwilą z Krzysztofem, że jakieś akordeonowe jeszcze do tego jakieś parę... Ale waltonistów. Michał się zarzekał, ale tak jak patrzę na zainteresowanie, to chyba rzeczywiście jest to pierwszy festiwal z gitary basowej, a w przyszłym roku będzie drugi. Tak na wszelki wypadek nie dawaliśmy numeracji, żeby nie zapeszać. Cieszę się, że jesteście. Będziemy się przez dwa dni dołować. Poważnie. A który to raz będzie dołował? Damy radę. Wczoraj oglądałem koncert Bony. Ryśka? Tak, Ryśka. I tak sobie pomyślałem, oprócz tego jak gra na basie, koncert był live i z jednia jak wspaniale jeszcze śpiewa. Myślę, że może jeszcze śpiewanie jakieś będzie. No i tak, żeby rozpocząć w miarę oficjalnie, zanim przekażę głos głównemu organizatorowi i Spiritus Movens, przepraszam za słowo Spiritus. Nie ma teraz słowa, że... Zrobimy na wszelki wypadek, tak żeby być poprawne. Tak jest. Czyli jak dzisiaj będzie Spiritus, to jutro nie będzie Movens, tak myślę sobie. A piwo zakwasza. To widziałeś wczoraj. Zakwasza. Proszę bardzo, żeby strony się nie zawróciły. Z flagami. No to też tak, żeby rozpocząć jakoś w miarę oryginalnie, to z mojej ulubionej płyty, gdzie Johnny Mitchell śpiewała utwory Charlie'ego Mingusa, sparafrazuję trochę, tam jest taki utwór i zaśpiewam God must be a bass man, tak sobie myślę. No więc czujmy się zdołowani. Jeszcze dwa słowa ode mnie. Wiecie po co macie te? Nie wiemy. Nie wiecie. Numerki macie do depozytu. To już się zdążyliście zorientować. Jutro Machos Bass Shop będziemy losowali nagrody, które też te numerki będą ważne. Będą talone do wykorzystania w sklepie u Machosa. Także nie zgubcie, bo wam się przydadzą. No co, dzisiaj warsztaty, potem grill, potem koncert, jam session. I bania. A jutro wystawa, tak? Jutro kolega Tubas, tak? Mirek poprowadzi małą pogawędkę. No daj spokój. Będzie Niagara. Oralna. I chyba tyle. I ceremonii. Krzysztof Sierański chciałem jeszcze dodać, że jeżeli chodzi o depozyt, to gitary basowej stacjacze nie odebrałem do środy, wystawiamy na... Okej. To wszystko pójdzie na kulturę. Czyli można wykupić. Witam was wszystkich. Jak wiecie, nazywam się Krzysztof Sierański, przedstawił mnie Witek. Kawę zdążyłeś wypić? Będzie popijał. Pijam. Mówiliście tutaj o Bonie, zaczniemy od Bony, dobrze? Bona jest jednym z najwybitniejszych żyjących basistów, wciąż grających. Cudowna technika, wspaniała muzyka, prawie niedostępna u nas. Na czym to polega? Bona urodził się chyba prawdopodobnie w Kamerunie, czy w Senegalu, w Kamerunie. Tam słucha się zupełnie innych rzeczy niż u nas. I ma od dziecka, raz, że bardzo utalentowany, a dwa, że miał od dziecka możliwość słuchania i później grania już muzyki, która jest troszeczkę inna niż muzyka europejska. Co to znaczy? Bo ktoś nie gra, dlaczego nie gra? Jednym z rytmów, o których chciałem was namówić, to jest rytm klawę. Czyli rumba klawę.
polega to na tym, że kod w muzyce oparty właśnie o rytm, o klawę jest zupełnie inny niż polka, niż rock'n'roll, niż jazz. Chodzi o to, że jest mniej więcej tak, jest kilka rodzajów, trzy rodzaje klawy, ale też takiego. Albo. Z grubsza rzecz biorąc, to są dwa z różnymi tak powiem, wariantami. Natomiast granie na basie w takiej muzyce jest olbrzymim wyzwaniem, ale również olbrzymią przyjemnością. Posłuchajcie takiego fragmentu, który przypomina Bonę. Zresztą Bonę miał taki kawałek, który jest bardzo podobny do tego. To jest ten klawę. Nie gra na nas tutaj, bas gra coś takiego. Partii różnych instrumentów.
wiadomo, że na basie niektóre rzeczy wyżej brzmiące troszeczkę są trudniejsze do zagrania. Ale i tak wiele rzeczy na gitarze basowej dość dobrze i wyraziście brzmi. Pewne rzeczy są oczywiście niemożliwe ze względu na rejestr tego instrumentu. Niby jeszcze brzmi. Ale jak będą grały bębny, które grają w podobnym paśmie, zwłaszcza basowym bębnem, to też te akordy będą się studniać. Wracając do tego rytmu. Co jest ważne, jeżeli zaczynamy się uczyć tych rzeczy południowoamerykańskich, nazwijmy to, to bas omija rasi, czyli gra ze stopą. Ja to może w jakimś wolniejszym tempie, to jest tylko 120. Ten sam rytm. Bas, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, thank you.
Zupełnie innym miejscu, czyli to jest to pap,
sposób przekazywania energii tego basu jest bardzo istotny. Że musimy całą tą moc, którą posiadamy, umieścić właśnie w tych punktach. Maksymalnie precyzyjnie z bębnem, maksymalnie energetycznie, żeby to było klarowne i takie no, dynamiczne. To jest jasne, tak? Niesamowita muzyka, polecam wam. Wiem, że to jest, może ktoś powie, że to jest muzyka dla starszych państwa, ale jednak w tej muzyce młodzież też gra. Słucham? Przepraszam panie Krzysztofie, a ja mam pytanie, czy cały klej oparty na muzyce latynoamerykańskiej nie bije gdzieś do zwykłej bossynowej, bossanowa, w której jest bardziej symetryczna stopa, mniej triolowa, ale jednak pomagając utrzymać timing, bo tam jest tu. Cały czas. Mówisz jest... o sambie. To może. Znajdziemy zaraz sambę, tu jest jakaś samba w tej muzyce. Akurat, w każdym razie... Oczywiście to jest podobne, tylko troszeczkę inaczej poukładane. Co to znaczy inaczej pokładane? Że w sambie w zasadzie akcentuje się na 2-4. Jest bardzo dużo sposobów grania samby. Ja nie jestem specjalistą samby, właściwie mogę powiedzieć wam szczerze, że nie umiem grać samby. Teraz znowu zagrałem jakąś sambę. To nie jest łatwe, bo gdybyśmy mieszkali w Brazylii, to przecież te wszystkie festiwale, szkoły samby. Oni to ćwiczą latami, niesamowite. Znam jednego człowieka, który genialnie sambę w Polsce, nazywa się Tomas Sanchez, mieszka w Krakowie. I on potrafi sambę grać pałką na werblu oranci, a drugą miotem też na werblu. Czyli jest sambą, bo jest wszystko, co potrzeba. Ja zawsze marzyłem o takim gościu, jak grałem sam, miałem taki okres w życiu, kiedy grałem dużo sam z elektroniką, na kramerze dużo biłem tą gitarę. I pomyślałem sobie, żeby to było bardziej strawne dla ludzi, takie szersze muzycznie i fajniejsze, to potrzebowałem gościa, który by grał na pudle jakimś. Potem się okazało, że jest takie pudle, ale się kachowy. Ale wtedy jeszcze nie było grających dobrze muzyków. Oczywiście tutaj na świecie już byli dawno. Polecam wam, jeżeli chodzi o sambę i właśnie o kachon, i o te właśnie mniej kachon, ale bardziej Birimbau, to jest taki łuk. Berimbau. Proszę? Berimbau. To w kapoeirze się stosuje. Tak. I to jest muzyka, o której chcę powiedzieć, to jest facet, który śledzi dosłownie od 2 tygodni. Ktoś zamieścił z moich znajomych, chyba Wojtek Grobosz z Krakowa, pianista, zamieścił jego jakiś fragment koncertu z 90-tych lat. Nieprawdopodobnie, grają tam w dużym składzie, gra Tom Cherry, nieżyjący już trębacz, ojciec takiej szczerej, takiej śpiewającej, jakiejś nana, czyli właśnie trębacz, cudowny, rzeczowy trębacz. I on gra na przykład, jak ten facet nazywa się Nana Vasconcelos. W latach 90. rozmawiałem z różnymi muzykami, bo on się pojawił na wielu płytach. Ja w ogóle myślałem, że to jest kobieta, jak Nana, to wydawało mi się, że to jest dziewczyna. Nana jest Brazylijczykiem, genialnie grającym. Z wszystkiego można chwilę postawić. Samorodek. Posłuchajcie, jak on gra sambę, to jest nieprawdopodobne. To wszystko się przewraca w odpowiedni sposób. Spróbuję znaleźć taką sambę i zagram wam kawałek. Tutaj może być jakiś taki sambowy, czy nie będzie? Znacie ten instrument? Bossa? Poszukamy. Szukamy bębnu, dobrze? To nie jest sam. Ja dzisiaj nie wiedziałem, jak to podłączyć nawet. To jest ACDC, tak. Dowolny numer. TNT. To nie jest samba. Szukamy dalej. To jest klawę właśnie. Samba, ale słuchajcie, ten werbelek to jest bossanowa. Czy możemy zaryzykować stwierdzenie, że samba to jest szybka bossanowa? Tak jak ska to szybkie reggae. Jak? Tak jak ska to szybkie reggae. Tak jest.
Thank you.
bardzo, bardzo trudna muzyka. Przez, razem przez gęstość i specyficzny feeling, specyficzny rodzaj wykonania. Nie wiem, czy znacie utwory Carlosa Jobima. Jak on miał na imię? Carlos Antonio. Antonio Carlos. Czyli Antek Karol Jobim. Od czasu do czasu, jeżeli w niektórych telewizjach Mezzo powtarzali takie programy, które prowadzili różni muzycy, m.in. Brazylijczyków, zapraszali gitarzystów różnych. I to jest po prostu niesamowite, że oni potrafią jednocześnie akordy i bas grać. Mówię tutaj o gitarzystach, ale... Ale ćwiczę i kto wie, czy nie zagram kiedyś. Dobra, to no, bo teraz tak, to można, jakby się grało z Brazylijczykami, to można się skupić na basie rzeczywiście i bum, 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 tu, tu, i zagrać z nimi. Ale z maszynerią to można sobie najwyżej wyćwiczyć. To jest bardzo trudne. Tym bardziej, że w sambie występuje rodzaj takiej nieprecyzyjności, która dodaje smaczku. W większości gatunków muzycznych, którymi ja się zawsze interesowałem, ta precyzja była raz, że pożądana bardzo i uważana za atut jakiś. Natomiast w sambie, nawet jak to się troszeczkę rozłazi, to jest takie naturalne i ludzkie. Nikt nie gra tak bardzo precyzyjnie, nawet z maszynami, żeby tego nie ożywić, żeby tego nie zniszczyć troszeczkę. Ale na tym polega też. Właśnie to piękne. Odsyłam Państwa do tego faceta, który się nazywa Nana Vasconcelos. On nagrał, nie wiem, chyba z 1000 płyt z wszystkimi, z Methodem i w Ameryce siedział, nie wiem, chyba ze 20 lat w studiu, chyba nie wychodzi do studia. Niesamowity muzyk, nieprawdopodobnie uzdolniony. Widziałem fragment, nawet grał tutaj na Solidarity of Art w Gdańsku. Z Możdżerem grał fragment. Tylko oni grali taką, powiedzmy, muzykę europejską, która nie miała nic wspólnego już z samą, ale barwowo było bardzo dobrze. Samba jest naprawdę bardzo trudna. Ja sobie tylko wyobrażam ten rytm, ale jak go zrealizować, to już jest zupełnie inna sprawa. W latach 70. wielu jazzowych perkusistów starało się grać tego typu muzykę, niestety bez większego powodzenia. Może dlatego, że byli osamotnieni w swoich dążeniach. I kilka razy w życiu miałem też przyjemność grać z perkusistami, którzy znali dobrze sambę. Natomiast ja byłem jeszcze w pobijakach i zupełnie nie wiedziałem, jak się tam zachować. To trochę jakby pójść na przyjęcie do królowej lub prezydenta jakiegoś. Nie wiedziałem, jak się to zachodzi. Ale odsyłam Was do tej samby, nad którą właśnie studiuję. Macie jakieś pytania co do samby? Jeden miałem taki wieczór nieprawdopodobny z brazylijskim perkusistą, który był dzieckiem milionera. To było dni nie byliście. Proszę? Było dni nie byliście. Nie, nawet nie chodzi o to chodzi. Graliśmy taki jam session. On grał w różnych zespołach, mieszka w Chicago. Ale jako 9-letni chłopiec, ojciec zafundował mu najlepszych muzyków z Brazylii. Oni mieszkali tutaj, tam wydają im hotel. I on grał z tymi najlepszymi muzykami, jako 9-letni chłopak. I miał szansę poznać tą muzykę od podszewki i uczestniczyć w tym procesie tworzenia. Nazywa się Louis Everling. I później miał dość trudny okres w życiu, w wieku 20 lat, pojechał do Nowego Jorku, zagrał kilka grań, a później trzeba było walczyć o następny. I w końcu wylądował na ulicy i właściwie zaczął robić jakieś głupstwa niepotrzebnie. Dopiero odnalazł się po kilku latach. Przestał brać te wszystkie niezdrowe leki, jak to się nazywa. I opanował się i fantastycznie gra na perkusji. I miałem z nim przyjemność grać jakieś salsowe rzeczy, czy nawet jak graliśmy standardy, takie najprostsze jak Otto Leaves, znacie o tym, gdzie się znaliście. Kto to napisał? Kosma. Kosma, jak miał Wladimir. Tak.
Czy oni mieszkają w Francji przypadkiem? Możliwe. I te wszystkie, przecież te wszystkie standardy, gdybyście byli zainteresowani tą muzyką. Tak, być może. Oni są głęboko w tych rzeczach. I dlaczego mówię o tych standardach? Że jeżeli znacie te standardy, to każdy z nich można zagrać na wiele różnych sposobów. Czyli w różnych stylach. Ale żeby to grać, to należy obok właśnie znać klawę i mniej więcej wiedzieć, jak ten bas powinien być. Pierwszym takim, pamiętam, symptomem niepokojącym dla mnie przed laty, to był utwór Ojekomowa, Santana wykonał go na swojej płycie, zresztą chyba na wielu płytach. Nie pamiętam, jak się teraz nazywa, zaraz sobie powiem. Perkusjonista południowoamerykański, który napisał ten utwór. Mniejsza o to, ja teraz włączę jakiś metronomik, cokolwiek. Coś takiego. Posłuchajcie, tam jest jeden podział, który był przed laty, ja mówię o latach 70. nie był. Był bardzo trudny do wykonania przez moich kolegów i w ogóle przez tak zwanych białych ludzi. Parzyste i nieparzyste
wartości rytmicznych. Rytm, dzięki któremu możecie pójść dalej w muzyce, szerzej, dalej. Raz, dwa, trzy, cztery, stopka jest, a tu góra, trzy. Trochę brzmi może absurdalnie, ale to wszystko da się połączyć. 3 i 4 da się połączyć. Czy ktoś z was jest matematykiem? Kapral. Proszę? Nie. Ja tłumaczę się od strony matematycznej, że grając muzykę w jakimś tempie, możemy łączyć podziały parzyste i nieparzyste, które są w zasadzie w opozycji do siebie. Zobacz, co to jest. Czyli raz, dwa, trzy. Ale zamykamy się w parzystej liczbie taktów. Nie parzystej liczbie taktów. Ale to jest na bardzo krótkim odcinku. To nie jest tak, że po wielu, wielu taktach, nazwijmy to, po dłuższym czasie. W muzyce takiej, wiem, że te elementy, o właśnie, to bardzo dobrze, bo to jest. Tego uczą w szkole muzycznej, ale jeszcze raz posłuchajcie. Ale jak będziecie chodzić na cztery,
To jest najłatwiejszy. Ktoś dzwoni do mnie, ale nie odbieram. Minęły już czasy, kiedy się odbierało każdy telefon. I teraz tak. Czy to jest jasne? Czy jesteście w stanie stukać na cztery lub chodzić na cztery i grać, i, a tutaj na górze klaskać na trzy? Jesteście? Jest bardzo, bardzo, bardzo. Dobrze, dobrze. Ale nie, ale właśnie. Mogę złapać. Nawet jak. Pan matematyk będzie wiedział, tak. Teraz, słuchając jakiegokolwiek utworu, ja mam już taki nawyk, bo ja nie słucham normalnie utworów. Ale tak samo, tak. Jak normalny tak zwany słuchacz. Ale zdarza się, że odnajduję te pochodne w tym utworze. Gdybym chciał grać solo, które będzie inne od tego, które słyszę, rytmicznie przynajmniej inne, to szukam tej pochodnej tego rytmu. Zresztą później skonfrontowałem moje... jeszcze z dewiacją, jak to się nazywa? Proszę? Przemyślenia. Z jakim Winim Kolejutą. Jesteś perkusista, którego... Wini Kolejuta. Jeden z też najzdolniejszych. Pracę u Korini. Co zrobił? Łyklowi pracę u Korini przed przypadek. Nie, on gra wszędzie, gra tam, gdzie go zapraszają. Film radziecki bardzo fajnie się czuje. Jeszcze nie grałem tego, ale... A w którym miejscu? Każda, co? Łyklowi w ogóle Korini? Nie, to ja bym mówił w 90-tych latach przez przypadek kolejny wyściągnęli z MS-u Ekla, bo mieli przerwę na pączkę, że jest poszło. Też można zagrać oczywiście. Jest swingową. Wtedy się tak pisało swingowo. Chruszczow powiedział Dunajewskim kiedyś, raz nie jedywają trzy razy na premier dawać się do Dunajewskim. Biorę wtedy. Jutro poopowiadasz. Dobrze, i teraz mamy tak. Wini Kolejuta, ja miałem przyjemność uczestniczyć w takim wywiadzie, niby tam też tłumaczyłem i pomagałem Pawłowi Grzeskiemu z Grzesławem, który ten wywiad prowadził. I Winek zna wszystkie gatunki muzyki i lubi tej Omegę poprzez jazz, funk, afrykańskie rzeczy, bułgarskie, regularne i salsę, no dokładnie wszystko. I on w sposób niesamowity potrafi łączyć te rzeczy, czyli zmieniać styl. To był koncert. Ten wywiad był przy okazji koncertu w akwarium jeszcze już nieistniejącego klubu. Grali w kwartecie, grał John Patitucci na kontrabasie, na basówce właściwie głównie. Chyba Michael Forman na pianie, ktoś tam jeszcze.